3, 4. Siema, siema, maneczko, widzowie. Z tej strony Siodomski, witam bardzo serdecznie w już drugim odcinku z naszej serii turniejowej, z naszego pucharu takiego, European 24 Cup. No i dzisiaj lecimy co drugi konkursik. W pierwszym wygrał Premuch, z drugi Dawidek, trzeci był Mitris. I lecimy. Rozpocznie konkurs Wezo Q z Austrii. No jemu totalnie nie poszło w konkursie pierwszym, ale spróba bardzo ładna. I to raczej będzie chyba awans. 19, no bardzo ładne noty. Drugi jest Xoxo 223 ze Słowacji. Zobaczmy. No, wyratował się. Notami przegrywa. Gargamel z bajki z Norwegii. Myślę, że w tym konkursie już zawodnicy będą mieli, już wszyscy będą mieli zawodnicy punkty. A zobaczymy, czy Gargamel sobie poradzi. No, no krócej oczywiście. My Benelux numer 4. I to jest, mi się wydaje, że to jest ostatni zawodnik, który nie ma punktów. Teraz sprawdzimy sobie. Teraz będzie Nippo Nimaju. Albo My Benelux miał w pierwszym konkursie Miss Klika, albo Nippo Nimaju był po prostu ostatni. No ba, teraz już nie jest ważne. Nippo Nimaju z Ukrainy leci. On miał upadek w pierwszej serii, dlatego nie wystart. Dlatego był 35, taki był takim szczęśliwym. Można powiedzieć, że taki szczęśliwy przegrany to był taki. No bo upadł, ale miał szansę do drugiej serii wystąpił. A teraz dziki fasolka 9-9-13. O, dobre by się sprawił. To będzie dobry lot. Ale jeszcze to nie na pierwszym miejscu. No na razie ten Wezoq na razie bardzo dobrze się zaprezentował. Zobaczmy Fanskoków TV z Norwegii. O, leci. To będzie pierwsze miejsce. O, punkt 30 prowadzi nad Wezoq. Teraz Dev ze Szwajcarii. Zobaczmy, jak Dev sobie poradzi. Trochę za wcześnie wyszedł z progu. Dev! Piękny lot, ale jednak to wykorzystał. 125,5 metra. Teraz Gamer XX8890 z Francji. Zobaczmy. Gamer X. No trochę krócej. Proszę was, że jeszcze będę kaszlał podczas nagrywania odcinka, ale jeszcze nie wyleczyłem się niestety. A ja lubię bardzo dużo gadać, więc wiadomo. Serbi teraz, Jovan Seribi. Oj, to będzie chyba pierwsze miejsce. Oj, to piękny skok, 130 metrów, ale zabrakło na notach niestety. Noty 1/10, no to jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Lukita Fan. Warunki ma takie, no mocne ma w plecy, no to znaczy, że ma takie mocne warunki w plecy, ale wyszedł dobrze, ale niestety za krótko. To jest dopiero miejsce 8. I za 10 zawodników powinno już 6 być w drugiej serii, ale 7 zawodników, więc Lukita Fan czeka na swoje wejście do drugiej serii. Mateusz Pacak 4, 6, 5, 5. Tak miałem z laga mózgu. No, przyjmam laga mózgu. Nie wiem, dlaczego to jest 3 oczywiście, 5 miejsce. Pniaki gry, Finlandia, gospodarz. No, oczekiwano, że będzie to lepszy występ niż oczekiwano, że gospodarz będzie lepiej sobie poradził, lepiej sobie poradzi, ale trzecie miejsce to jest ok, myślę, jak najbardziej. Werfi z Irlandii. Trochę spóźnione chyba, a jednak nie. Może minimalnie spóźnione, bo to skoro. Exequo z Jovanem Seribi. Teraz pan Lenin zakryje sobie jego nazwę. Na pana Lenina.
z Rosji. Zobaczmy. A, trzeba powalczyć. 13 miejsce, no niestety, no to raczej nie daje mu wielkich szans na razie. No i nasz jeden Polak. 8 Gorski. Zobaczmy. Dobarł się z progu. 8 Gorski. No to będzie dobra próba. Awans już na pewno. No to musi być po prostu awans. No dobra. Kondi 316. Zobaczymy, co ten Bułgar nam pokaże. Bardzo to będzie czysty lot. To jest bardzo czysty lot. Zobacz to na powtórce. To był czysty lot. Praktycznie zero takich ruchów, takich wiecie, większych. To takie minimalne, wiecie, ręką. A to wiadomo, że od powietrza dodamo to jest tak od warunków. Spenga 1-3-6-6-6. Ale pasywnie wyszedł. No ale za 130 to będzie. Pierwsze miejsce. Opłaciło się dla niego. No, mamy nowego lidera. Teraz Czarnogóry Minec. No i to dobrze. Też taki mały przerywnik zrobimy. No. Jutro na kanale filmik z Age of History się pojawi, z Age of History 2. Takie, żeby trochę było rozmaicone te odcinki. Było. No i no to jest to tyle. No i teraz z Nederlandii, z Nederlandu Błażejek. Z Nederlandii? Z Holandii. Można po prostu powiedzieć, że z Holandii. Dobra, Papriko z Norwegii. Z Portugalii, przepraszam was, jeszcze jestem chory. Już coraz lepiej myślę, ale jeszcze to jest dużo, wiele do życzenia. Ojojojojoj! To 14 miejsce, ale jeszcze żadnego skoku nie było poniżej 120 metrów. Widać, że stawka jest czyli naprawdę mocna. Agents! Oj, ho! Chciałem kamerę zmienić, ale no. Coś mi tu było, niestety. No trudno. Czeko. Jacka, zobaczmy, jak to Jacko poradzi z Bośni i Hercegowiny. 20 miejsce, jeszcze niestety bez awansu, no ale przynajmniej czysty. No i po 23 zawodnikach tak to wygląda. Pierwszy jest Pain Guy, drugi Death, Exequo Scondi, no aż czwarty oraz no, Exequo czwarty Werfi oraz Jovan Seribi. I teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze najlepsza 11 z pierwszego konkursu. Bambik ze Stonii. Zobaczmy sobie pana Bambika ze Sony. Dobre wyjście z progu. Dobra sylwetka w locie i atakuje na te pierwsze 10 pozycji. 6 miejsce, bardzo ładny skok to był. I MK Sports News. Niemcy. MK Sports News. Zobaczymy sobie poradzi MK Sports News. No, niziutko leciał. No awans to jeszcze za awans to jeszcze nie. Ale może pochwalić się własnym Jacko. Będzie w drugiej serii. Libero Aro ze Słowenii. Nadal nie wiem co to jest. Libero Aro, ale trudno. Zobaczmy. Ale to piękny lot Libero Aro. Pierwsze miejsce 131. 8 cm zabrakło do rekordu, do wyrównania rekordu skoczni przez lidera. Patryk z Kazachstanu. Zobaczmy jak on sobie poradzi. Patryk. No, krócej. 11 miejsce. Wyprzedził 8 Goraski niestety naszych z Polaka. Naszego Polaka oczywiście. Good Games w Turcji. Oj, to może być lot. To może być bardzo dobry lot. Nie wiem, czy wydawało, że po tym 6 progu jakoś się ładnie będzie leciał, ale zabrakło mu jakoś. Konrid 2020. Konie, panie Konridzie. Proszę pokazać, co pan potrafi. Oho. Pokazał. Pokazał. Nowy rekord obiektu. 131.
1,66 metra. Bardzo to był dobry lot. No i Kondrit na razie stanowi zagrożenie dla reszty stawki. I dla reszty zawodników, którzy czekają jeszcze na swój skok. Ale tym razem nie to Perek z Watykanu. Trochę pasywny lot, ale też w okolicach 120 metrów oczywiście. To 29 metrów, czwarte miejsce. Peter van Poland, Mołdawia. Zobaczmy. No, łanem się z progu, ale to nie będzie lot na lidera. Nie będzie, ale bardzo daleki. Trzecie miejsce. Zobaczmy, Mitris 1. Mitris pierwszy z Litwy. Zobaczmy pana Mitrisa. Mitris! Oj, walczył, walczył. Drugi! Ex aequo z Liberara. Ale to jest. Czuwa ciągle jest taka zacięta. Od miejsca można powiedzieć 6 do 10 do 9 ex aequo oczywiście. Do nad 12 do nad 11 to jest tak bardzo. To jest tylko 40 różnicy. No i teraz wicelider turnieju European Cup. Zobaczmy pana Davidka. Davidek w powietrzu. Wyciągnie. Trochę wyciągnął, ale 13 będzie miał co odrebrać. I teraz Premox NML. Zobaczmy, jak sobie poradzi Rumuńczyk. Oj, oj, oj. Oj, wyszedłem z gry. Szóste miejsce, nawet to nie jest tak źle. Tak się prezentuje czołowa dziesiątka. Znaczy, no, wojska piątka, można powiedzieć. Pierwszy Kondrit, drugi Liberaro, Ezekwo z Mitrisem pierwszym, czwarty Peter van Poland, piąty Spain Guy, szósty Premux NML, siódmy Nietoperek, ósmy Dev z Ezekwo z Kondritem i dziesiąty Jovan z Ribi z Ezekwo z Werfi. Ostatni zawodnik z awansem jest to Jacko. A od dzisiaj odpada Agent, Gargamel, MK Sports News oraz Mike Benelux. Dobra, to nie ma razu żadnych przerw, żeby się teraz zalecimy drugą serię. Jacko. Najlepszy, no można powiedzieć, że najlepszy skok, który dał mu awans. I Jacko! Ojojoj. Oj. No, najgorszy, ale najlepszy, no bo najgorszy z tej grupki, ale ma awans jako jedyny z tej grupki piątych zawodników. I teraz Lenin. Zobaczmy, sobie poradzi Lenin z Rosji. Zobaczmy, zobaczmy. Oj, są problemy w locie. Ojojoj. Oj. Nie będzie. Dużo traci, 7,4. No a teraz GamerX8890 z Francji, zobaczmy. Czy to będzie pierwsze miejsce? Tak. Chociaż kredka pokazywała, że trzeba było dalej polecić, ale no. Przewaga była, więc najważniejsze. Luki Tafan. Zobaczymy sobie, jak ten Chorwat poradzi. Oj, 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 oj. To może być bardzo dobry skok. 137 metrów i to będzie wielka przewaga. 6,1 to jest naprawdę dużo. I ze Słowacji Ksokso Potoka 2-2-3. On punktu nie miał w poprzednim konkursie, ale teraz będzie miał. Ile? Trochę będzie miał, ale no. Dużo nie będzie miał na pewno. Drugie miejsce. Ładnie. Dziki fasolka 9913. Oj, przepraszam, przepraszam. Misklik. Uznajmy, że dziki fasolka są zdyskwalifikowane, ok? Wybaczcie. Wybaczcie nam za dzikiego fasolkę. Przepraszam wam za niego. Przepraszam po prostu. To się nie powtórzy. Paprika z Portugalii. Jeszcze raz przepraszam za niego, po prostu został zdyskwalifikowany, okej? Okej. Papriko z Portugalii, zobaczmy, jak sobie poradzi. Nierównym się z progu. Trzeci, czwarty, piąty nawet. O proszę, tylko z Leninem wygrywa. Okej. Nipo nie mają z Ukrainy, zobaczmy, jak sobie on poradzi. Trochę wyżej przynajmniej będzie, ale trochę za pasywny by się z progu. Ale z drugich może być, trzeci w drugi. Drugi, okej.
Mateusz Pacak z Czech 4-6-5-5. 22 po pierwszej serii. Ładna próba, 127,5 metra. Minet z Czarnogóry. Mikrofon mi spadł, więc miałem tylko laga z mówieniem. Dobra, ole, dobre by się spróbował. Dobre. Drugi będzie na stówę. Pierwszy nawet. Wow. No to mamy nowego lidera. Po 10 zawodnikach. Po 9, przepraszam. Po 10, no, plus dzikie fasolka. A to wygląda. Pierwszy minet, drugi Luki Tafan, trzeci nie pojmają. Drugą dziesiątkę otwiera Wezoku, który pierwszy numer startowy. Zobaczmy, jak sobie poradzi Wezoku. Wezoku agresywnie, nawet za agresywnie troszeczkę. Będzie tak piąty właśnie, miałem prawie, że powiedzieć, że piąty. No, punkty są to najważniejsze. Huty Games z Turcji, on jest na pewno rozczarowany tak niską pozycją. On teraz chce powalczyć o lepszą pozycję. Powalczył. Powalczył. I powalczył dobrze. Pierwsze miejsce. Huty Games. Osiem gorski. Dobra, zobaczmy naszego reprezentanta Polski. Osiem gorski. Osiem gorski. No, może zabraknąć. No zabrakło drugie miejsce niestety. Ajajaj. Dobra, Patryk z Kazachstanu. Patryk z Kazachstanu, 128,5 metra, bo w pierwszej serii, 17 po pierwszej serii. Nowy chyba rekord skoczni mamy. Jednak nie. Drugi najdłuższy skok. Drugi najdłuższy skok ogólnie w Lahti podczas tego turnieju. Nieźle. Fan skoków TV w Norwegii. 16 miejsce po pierwszej serii i 128 metrów skoku. Teraz będzie podobna chyba odległość. 127,5 metra. To trochę zabrakło. Szóste miejsce. Osiem gorski odrobił swoją pozycję przynajmniej. I teraz to. Pniaki gry. Finlandia. Gospodarz. No 15 miejsce dla niego to będzie dobre miejsce. Na tej pozycji skończy. Trochę zabraknie mu odległości. Czwarty. Osiem gorski. Nawet odrobił coś. Wow. Davidek 4, 5, 3, 6. On jest bardzo zawiedziony swoim pierwszym skokiem. Bardzo. I drugi też jest tragiczny dla niego. Nie wiem, presja czy co, ale straci drugie miejsce w klasyfikacji. Blazek z Holandii. Blazajek, zobaczmy. Blazajek leci trochę nierówno, ale no. Dziesiąty, trochę zaczęło się osłabiać. 12 po pierwszej serii Bambik. On lubi chyba trzymać te pozycje takie w okolicach 12, 13, 11. Bambik. Bambik. I walczy o pierwsze miejsce. I ma to pierwsze miejsce. To był dobry skok. Ale 0,2 tylko przewagi, 0,2 punkta przewagi, to jest naprawdę mało. Teraz pierwszy z ex aequo, Jovan Seribi, 10 numer startowy, 10 miejsce. Coś o tym świadczy. Zobaczmy, Jovan Seribi. Ale będzie Jovan Seribi trzeci. Trochę straci, ale może też odrobi coś nawet, nie wiadomo. I drugi z ex aequo, Werfi z Irlandii. Patrzymy, jak sobie poradzi pan Werfi. 130 metrów pierwszej serii. A jak będzie w drugiej serii? Myślę, że może mu zabraknąć. Trzecie miejsce, no właśnie. Wyprzedził Jovana Seribiego. Bywa. Def ze Szwajcarii. Ósmy numer startowy i oczywiście ósme miejsce pierwszej serii. Def leci. Pierwsze miejsce, nowy rekord skoczni. 120, 132,5 metra. Jovan Szeribic. Def, przepraszam, Boże Święty. Def
Gdzie jest w Szwajcarii? Co to była za odległość? Ze Szwajcarii 132,5 metra. Może być to wielki upgrade. Kondi 316 z Bułgarii. No teraz ciężko będzie pokonać pana Deva, bo Dev naprawdę dał wysoką poprzeczkę. Kondi był egzekwo z nim, więc tak samo musiałby skoczyć. Ale piąte miejsce. No, średnio. Ale Dev naprawdę. Nieźle, nieźle. Nie to Perek z Watykanu. Zobaczymy siódme miejsce. Trochę spóźnił chyba skoknie to Perek. No i to będzie widoczne. 120 nawet 5 nie będzie. 123,5. 17 miejsce. Nieźle, nieźle. Znaczy no słabo, słabo. I teraz lider European Cupa. Premonk z NML. Czy powalczy? Czy presę go zje? Presę go może nie zjadła. Ale dzisiaj nie wygra na pewno konkursu. Jeszcze jest dużo szansa, że nie będzie grał go na podium. Okej, okay. Spain Guy. Najlepsza piątka Spain Guy z Hiszpanii. 1-3-6-6-6. Zobaczymy. 130 metrów w pierwszej serii. Spajnka chyba presję go wzięła, więc Premox na razie odrabia swoją pozycję. Peter van Polent, Mołdawia. Czwarte miejsce po pierwszej serii. Jeszcze nikt nie jest w stanie wyprzedzić Deva. Peter van Polent, zobaczmy. Za niska parabola lotu. Za nisko, za nisko, za nisko. Ósmy. I najlepsza trójka. Libero Aro ze Słowenii, Mitris pierwszy z Litwy oraz Kondri 2020 z Włoch. Kto dzisiaj wygra? Najpierw Libero Aro, ex aequo z Mitrisem. Zobaczmy. Libero Aro w powietrzu. Presja! Presja go wzięła! Presja go wzięła! Nie będzie pierwszego miejsca, ale jest podium! Jest podium. Ex-aequo z Premoxem NML. Czy będziemy mieli cztery osoby na podium? Zobaczymy. Mitris pierwszy. Z Litwy. Mitris. Za mało. Za mało metrów. Został jeszcze Konrid. Został jeszcze Konrid. Konrid! Ależ to był skok! Konrid! Ile to będzie? Czy to mu da zwycięstwo? Zobaczmy. Powtórka. Kto mu da zwycięstwo? Tak jest! Konrid 2020 zwycięża drugi konkurs tego turnieju. Pierwszy wygrał Premox, ale jest na podium. Mamy czterech zawodników na podium. Coś jest niebywałego w tym konkursie. Mamy 4 zawodników na podium. I jak wygląda klasyfikacja generalna po dwóch konkursach? Pierwszy jest Premox nadal. Drugi jest Konrid, trzeci jest Mitris pierwszy. Naprawdę nieźle to wygląda. Naprawdę super to wygląda. No i co? Dzisiaj się będziemy z wami żegnać. To byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i... Siema.